Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Jednym z podstawowych celów wspólnej polityki rolnej jest wyrównywanie szans rozwojowych mieszkańców wsi i mieszkańców miast. Szczególne znaczenie ma to dla Polski, gdyż to w Polsce mamy jeden z najwyższych współczynników ludzi mieszkających na wsi w Europie. O możliwościach rozwojowych tych milionów Polaków zadecydują nie tylko ceny produktów rolnych, nie tylko wysokość dopłat bezpośrednich czy innych form bezpośredniego wsparcia, ale też i poziom infrastruktury na obszarach wiejskich. Jakość dróg gminnych, jakość dróg powiatowych, możliwość dostępu do wodociągów, do oczyszczalni ścieków, do szerokopasmowego internetu, ale też, o czym często zapominamy, dostępność do szkoły, do dobrej szkoły. W ostatnich latach setki szkół na obszarach wiejskich zostało zlikwidowanych, zamkniętych. I to niestety jest bardzo dotkliwa bolączka, dotkliwy cios w ludzi, którzy mieszkają na wsi. Dotyczy to szczególnie Polski Wschodniej, województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego czy podkarpackiego. Panie ministrze, w związku z tym, czy zamierza pan negocjować również możliwość wsparcia tej sfery mieszkańców wsi, czyli sfery infrastruktury, sfery szkolnictwa podstawowego na wsi, chociażby dofinansowanie modernizacji, remontów budynków? I jeszcze jedno pytanie, które pojawiało się tutaj tak trochę mimochodem. Panie ministrze, jak wygląda sprawa dopłat, które pobierają koła łowieckie do obszarów, którymi administrują? Jaka to jest skala, jak to wygląda, czy to odbywa się na ogólnych zasadach, czy w jakiś szczególny sposób? Dziękuję.